Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Jak dobrze wiecie, pomału zbliża się kolejna aktualizacja 1.3.0. Ja jeszcze jej nie mam. Jak widzicie, choinka u mnie dalej stoi. Na jej miejscu po aktualizacji pojawi się skrzynia właśnie z nagrodami. Wiem, że za połowę, jak ktoś ubrał połowę choinki, też dostanie nagrodę, ale trochę mniejszą ilość. No może mogą się różnić też. Pokażę wam, jaka jest nagroda za ubranie całej choinki. Jak widzieliście, nagrody wydają mi się spoko, także warto było ją ubrać, ale omówimy wszystko dokładnie, jak będzie już, będę miał już aktualizację, pewnie jutro. Zawsze mam jakoś później, nie wiem dlaczego. Dzisiaj powiem wam tak z grubsza, co dodali, co zmienili. Ogólnie można będzie postawić nowy skład, w którym będzie można trzymać takie różności. Powiem wam, mi to bardzo się przyda, bo wszędzie to mam. Nie mam już gdzie tego trzymać. A jeśli chodzi dokładnie o amulety, pierścienie, kły, pazury, jakieś rzeczy do właśnie koni czy wozów. No i mapy można też tam wkładać, w sumie specjalne przedmioty z jaskini duchów i tak dalej. Także fajnie. Na pewno od razu sobie to postawię. Tutaj macie zdjęcie tego. Lecimy dalej. Zmienili na pewno kryjówkę bandytów, w której teraz będzie mniej używania, mniej będzie po prostu schodziło nam dynamitów. Bo jak widzieliście też na live, użyłem 9 dynamitów na cały ten budynek, a nic tam ciekawego nie było. I fajnie, że to zmienili, bo teraz będzie znaczna mniejsza ilość szła dynamitów. Ale to też sobie sprawdzimy. Zmieniło się też w kanionie prób, jeśli chodzi o ten, no nie wiem, dokładna tam fala, chyba 7, ale mogę się mylić. Chodzi o te bawoły, co wybiegały, 2. Teraz zmienili, że 1 wybiega, tak? No wiadomo, im dalej fale, tym będzie ich pewnie więcej, ale chodzi o tą pierwszą falę z bawołami. To tam właśnie będzie wybiegał 1 bawoł, a nie 2. I też ta fala z tymi, te zapomniałem, jak one się nazywają, to na wczoraj na live było, co było chyba 5 tych postaci i one coś tam robiły i to kółko, taki okrąg wokół nich się powiększał i na końcu, jak już był duży, wybuchał. Teraz będzie tak inaczej to, na takiej zasadzie, że one będą takimi promieniami strzelać w środek, tam gdzie podejmujemy falę, i będziemy mieć licznik. Gdy dojdzie do końca, wtedy powstaje wielki boom, tak? I może zrobić nam wielką szkodę. Zmienili też naprawę mostu. Może były po prostu, wiecie, takie różne do nich wiadomości, że za dużo gwoździ, bo chodzi, że teraz 2 razy mniej gwoździ trzeba dostarczyć, znaczy po aktualizacji, do budowy mostu. Kto wsadził już całość, to wszystko zostanie zwrócone właśnie w tej aktualizacji. Będzie można 103 poziom wbić już, level. Także widzę, że co aktualizację jeden level dodają. Nie wiem dlaczego tak. No i na koniec każdy dostaje na 2 dni VIP-a. Także wtedy można troszkę podgonić. Moim zdaniem. A i jeszcze jak robicie zadanie z tablicy i wiecie, czasami często wybiegają łowcy nagród i do was strzelają. Teraz podobno ma to się zmienić. Może nie, że w ogóle nie będą, ale będzie ich dużo mniej, ale za to jak pilnował mapę tam, nie wiem, 2 bandziorów, to może teraz pilnować więcej właśnie danego fragmentu mapy. I tak to wygląda. Tak, chciałem się wam pokrótku powiedzieć mniej więcej co dodadzą, czego można się spodziewać w aktualizacji.
Oczywiście, tak jak wspomniałem, omówimy sobie ją, jak już będę miał. Postawimy sobie nowy skład, zobaczymy, ile będzie miał miejsc. A ogólnie chciałbym się pochwalić Wam nowym plecakiem, który dzisiaj sobie zrobiłem. Jest to plecak kowboja. Wygląda moim zdaniem epicko. Zobaczcie. Mi się osobiście podoba. Ogólnie teraz będę chciał. No wiadomo, chciałbym ten najlepszy zrobić. Ten mogę zrobić, plecak rewolwerowca, ale nie mogę zrobić tego, bo jeszcze nie odblokowałem plecak wędrowca. Także wiecie, no, żeby zrobić jeden plecak, trzeba mieć inne. Też mi się ten podoba. Akurat ten plecak mam, więc mógłbym go sobie zrobić. Ale to w swoim czasie. Aha, i jeszcze dzisiaj sobie postawimy safe. Tam będę sobie trzymał najcenniejsze podłogę granitową. Także fajnie, że jest możliwość postawienia safe'u, bo schowam sobie tam najcenniejsze rzeczy. No i bandyci nie mogą z niego nic wyjąć, bo safe'u nie da się rozwalić na daną chwilę. Sobie tu zostawię, nie wiem gdzie. Nie mam miejsca za bardzo, powiem wam. Choinka, jak mi zniknie, to na pewno sobie jakoś to zorganizuję. O, i tak, tu jest. To może. Aha, tutaj podbazaltowa potrzebna. Dobra, czekajcie. Bazaltowa, nie brakuje mi bazaltu. Czyli można na razie zrobić. Co na środku go postawić? A to? To możemy sobie. Aha, bazaltowa. No właśnie. Zróbmy tak, a potem sobie to jak już ogarnę. No i dobra. Jest i safe. Zobaczcie, jak wygląda. Ile ma miejsca? O, myślałem, że więcej miał, wiecie? Także, no najlepsze bronie będę trzymał na pewno. Ale myślałem, że miał więcej miejsca. I zobaczcie, że w ogóle nie da się go ulepszyć. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale fajnie. Jest coś nowego w bazie. Już tyle tu tego jest, że powiem wam za dużo. No dobra. Także dzisiaj taki krótki odcinek. Następny będzie z Jaskini Duchów. A co dokładnie, to dowiecie się właśnie już w odcinku. Mam fajny pomysł na odcinek, a na chwilę obecną czekam na aktualizację. Odbiorę sobie nagrody za choinkę. No i myślę, że coś tam może byśmy. Bo ogólnie szykuję się na ten kanion prób. Kanion prób. Ale może byśmy sobie zobaczyli. Bym wam pokazał, o co chodzi z tymi postaciami, co strzelają w środek. No i byśmy zobaczyli kryjówkę bandytów. Ile rzeczywiście pójdzie dynamitów. No bo no nie ma co ukrywać. Mogłoby pójść więcej tych dynamitów, ale żeby był lepszy lód w niej, a nie, można powiedzieć, śmieci. Dobra, także to by było tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.